Trwa modernizacja ulicy Walki Młodych w Kępnie. Ruch kołowy częściowo został zablokowany. Dzisiaj zrywana jest stara nawierzchnia asfaltowa. Pracę wykonuje kępińskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. Prace remontowe przebiegają od skrzyżowania z alejami marcinkowskimi i prowadzą wzdłuż obiektów sportowych. Przy boisku ze sztuczną nawierzchnią powstanie rondo. Tutaj inwestycja pójdzie w dwóch kierunkach. Wyremontowana zostanie do końca ulica Walki Młodych oraz powstanie nowa droga przecinająca tory kolejowe. Dalej droga poprowadzi do starej krajowej 8. Tam powstanie drugie rondo, łączące drogi. Ulica Walki Młodych dla wielu mieszkańców tej części miasta oraz osi Szlarki Mieleńskiej stanowi jedyny wjazd do centrum, dlatego prace remontowe są prowadzone w kilku etapach, aby całkowicie nie zablokować ruchu kołowego, mówią wykonawcy inwestycji. Obecnie prowadzimy prace związane z rozbiórką nawierzchni. Następnie będziemy układać warstwy konstrukcyjne i chodniki, pobocza. Kierowcy, a także przechodnie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Wykonawcy są przekonani, że uda się uniknąć całkowitego zablokowania drogi. W ostatniej chwili zdecydowano o wniesieniu poprawek w projekcie. Wykonane zostaną bowiem zjazdy na parking dla przyszłej krytej pływalni. Obecnie główne roboty prowadzimy na odcinku od ulicy Estkowskiego do ogródków działkowych. Następny etapem będzie odcinek od Alei Marcinkowskiego do Estkowskiego. Nie planuje się wyłączenia z ruchu ulicy Walki Młodych. Możliwe będzie częściowe wyłączenie na etapie układania warstwy bitumicznej na odcinku od ulicy Alei Marcinkowskiego do ulicy Estkowskiego. To nastąpi prawdopodobnie w miesiącu sierpniu. Całość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że odrębnym zadaniem, ale realizowanym w tym samym terminie jest budowa ronda przy sztucznym boisku. Środki na ten cel pochodzą w całości z gminnej kasy. Wartość kosztorysowa budowy ronda wynosi około 1 milion złotych.